Cześć. Dzisiaj totalnie nietypowo. Dzisiaj będzie o książce, której wątpię, żebyście kupili. Wątpię, żebyście ją przeczytali. Wątpię, żebyście ją mieli kiedykolwiek w ręku. Ale jest to dla mnie książka cenna. Z jakiego powodu, dowiecie się już niedługo. Zobaczcie. Kiedy zdarza się, że komuś pokazuje swoją biblioteczkę z książkami treningowymi, to są mówi, o fajnie, masz chińskie książki. One na pewno zawierają bardzo dużo, bardzo ciekawej wiedzy. I słuchajcie, ja też kiedyś tak myślałem. Myślałem, że to jest właśnie to niemalże jak Biblię są te książki. Bo napisali je pisarze, autorzy, mistrzowie stamtąd, którzy bardzo dobrze to znają z pierwszej ręki. Po czasie okazało się, że pewnie z większości są mistrzami, w większości te książki zawierają fajną wiedzę, ale dla mnie ta wiedza jest niedostępna. I przestałem już wtedy zbierać te książki tak na zasadzie, że aby tylko je mieć. Ale zostawiłem sobie książki, które coś dla mnie znaczyły z powodów innych bardzo często niż właśnie takie treningowe. I taką książką będzie to, co dzisiaj wam pokażę. Ale zanim coś więcej o niej powiem, to powiem, dlaczego ona jest dla mnie taka cenna. Otóż na początku XXI wieku, to już miałem wtedy pierwszy stopień Taiji według Yang Minga, więc uważałem siebie za pojechałem z grupą znajomych do Francji na wakacje. Takie krótkie wakacje, ponieważ zawsze staram się łączyć trening z wypoczynkiem, to były to wakacje trochę takie treningowe. Pojechaliśmy na zlot europejskich nauczycieli Taiji Qigong, który odbywał się w takiej małej podparyskiej miejscowości. Chciałem tam spotkać pewnych nauczycieli, na niektórych się zawiodłem, na niektórych nie. Za to spotkałem takich, których nie znałem i którzy fajnie wpłynęli na moją dalszą praktykę. Po całej tej imprezie razem z grupą znajomych zostaliśmy w Paryżu w takim małym, fajnym hoteliku niedaleko placu Pigalle, wiecie, kasztany. Każdy, kto oglądał Kapitana Klossa, wie, że są tam kasztany. I Zuzanna lubi je, zwłaszcza jesienią. Cóż, spacerując po Paryżu z Młody był jeszcze wtedy młody, więc jeździł ze mną na różne wyjazdy. Spacerując po tych paryskich uliczkach, trafiłem na chińską księgarnię. I rzeczywiście widziałem chińskie księgarni. Tak, w Polsce są różne księgarnie, chińskiej nie ma ani jednej. Do tej pory zdaje się. Weszliśmy do środka, po prostu stosy książek. Oprócz regałów są po prostu poukładane na stołach, tak jedna na drugą. Nie była to typowa księgarnia, bardziej antykwariat, ponieważ każda książka inna, niektóre widać, że już takie zużyte, złachane, niektóre nowe. Było tego naprawdę strasznie, strasznie dużo. I nawet dosyć szybko odnalazłem regał, tą część, gdzie znajdowały się książki traktujące o sztukach walki. Zacząłem w tym wszystkim grzebać. Słuchajcie, nie wiedziałem, co wybrać. Bardzo chciałem mieć książkę z tak zwanymi robaczkami w środku. Naprawdę nie wiedziałem, co wybrać, bo tutaj taka forma, tu taka forma, na każdej na okładce Chińczyk w jakiejś niebotycznej pozycji takiej fachowej, prawda, która dla mnie była zupełnie nieosiągalna. Rozpoznawałem niektóre znaczki, liczebniki, tak, więc byłem w stanie powiedzieć, że to jest forma 78-ruchowa, tu 140-ruchowa, tu 20-ruchowa. Bardzo rzadko jakieś łacińskie napisy mówiły mi, jaki to jest styl. Większość książek dotyczyła Tai Chi. Naprawdę nie wiedziałem, co wybrać, bo wiedziałem, że nie mogę kupić wszystkiego, a miałem taką ochotę, do momentu, kiedy właśnie trafiłem na to. Niewielkie, niepozorne,
naprawdę dużo mniejsze od pozostałych książek, nielakierowana okładka z jakimś rysunkiem. Ale urzekła mnie ta pozycja właśnie dlatego, że to jest dokładnie ten rozmiar, jaki widziałem na zdjęciach. Mam takie zdjęcie, które tutaj się ukazuje właśnie, obwoźnej biblioteki takiej z książkami o sztukach walki, gdzie książki są tego rozmiaru. To jest po pierwsze. Po drugie, słuchajcie, papier jest cienki, wręcz przezroczysty. Jak ja sobie tak spoglądam pod światło, to ja dokładnie widzę, co jest po drugiej stronie. Bardzo się dziwiłem kiedyś, dlaczego skany z książek są takie niewyraźne i ta druga strona przebija. No teraz po prostu już wiem, że tutaj obok wyświetla się to moje przewijanie książki. Możecie zobaczyć, jak to w środku wygląda. Trzecią rzeczą, która mnie w tej książce urzekła, było to, że w środku były ćwiczenia z kijkiem tai chi. Ja po prostu bardzo lubiłem kijek. Dla mnie to było to. Oprócz tego jest tutaj niewielki rozdział dotyczący kuli tai chi. Ja wtedy byłem już po jakichś dwóch seminariach, które prowadził mistrz Yan Zhiming, dotyczących właśnie kuli, i wydawało mi się, że tak, jeżeli tu jest coś napisane o kuli, to ta książka pchnie moją praktykę troszeczkę do przodu. Miałem takie przekonanie, bardziej życzeniowe, ale mniej więcej tak było. No i słuchajcie, ostatnią rzeczą, która mnie do tej książki przekonała, to było to, że była ona mała i liczyłem na to, że będzie najtańsza. Tak szczerze, bo no, budżet mieliśmy niewielki wtedy, to taki wyjazd był naprawdę po kosztach. Pamiętam, że jak wracaliśmy, to mieliśmy ostatnie euro jedno, które oszczędzaliśmy, żeby jak będzie potrzeba skorzystania z toalety gdzieś na postoju autobusu, to te jedno euro mieliśmy w zapasie i no, wyszła taka potrzeba, bo młody musiał. Jak przekraczaliśmy granicę, to byliśmy, jeżeli chodzi o euro, byliśmy już goli i weseli. Ale dobrze, to koniec wspomnień. Ta książka jest dla mnie właśnie cenna, dlatego że w momencie, kiedy ją biorę do ręki, a często ją biorę, jak widzicie, nawet jest już trochę zniszczona, muszę o nią troszeczkę lepiej zadbać, to przypomina mi się ten wyjazd. Przypominają mi się treningi, z Danem Doherty. Przypomina mi się Nils Kluge, który miał dosyć duży wpływ na to, co później robiłem. Bardzo mi się podobało jego tai chi. Przypomina mi się Adaś biegnący po wyimaginowanym cmentarzu w Place Pigalle, Père Lachaise. Naprawdę wiele, wiele, wiele rzeczy. No, widok spod katedry Sacré-Cœur, to miejsce, gdzie tam była nagrywane filmy, które ma Amelia, tak, tam była Amelia nagrywana, film, który bardzo, bardzo mi się podobał, mimo że jest dziwny. I wyprzedzę trochę fakty, z tego powodu warto skupować chińskie książki. Jeżeli traficie jakąś chińską książkę, która właśnie będzie niosła ze sobą taki bagaż emocjonalny dla was, która będzie dla was takim spustem, który po prostu zwolni jakąś ilość wspomnień. Nawet tych treningowych, bo jeżeli będziecie ćwiczyć z jakimś mistrzem, który ma tylko chińskie książki, kupicie jego książkę jeszcze, poprosicie o autograf może, to ta książka będzie właśnie zwalniała w was tamte treningi, tą pamięć. To jest bardzo, bardzo cenne. Tak ta książka działa na mnie. Ponieważ no, to, co tu jest napisane w środku, no ja nie znam robaczków. Google Translator rozwija się bardzo fajnie zaczyna tłumaczyć. Już te zdania tłumaczone z chińskiego zaczynają przypominać ludzką mowę, ale nadal jest to mylące, nie wiadomo, co autor chciał powiedzieć. W związku z tym to jeszcze nadal nie jest to. No, nie będę męczył moich znajomych, żeby mi... poczytaj mi mamo, tak? Poczytaj mi tato, tam, żeby mnie przed snem przeczytali dwie strony tej książki. No nie. Nie zrobię im tego. Może ich to starczy nie interesować.
Powiedzmy coś o autorze tej książki. Ja do wczoraj o autorze tej książki nie wiedziałem nic. Naprawdę. Zresztą to tak średnio mnie interesowało. Skorzystam teraz ze ściągi. To nie to, że ja jestem w stanie stąd czytać. Nie. Mam tutaj karteczki po polsku. Więc tak, książka nosi tytuł Gimnastyka z kijkiem Tai Chi Chuan. I uwaga, nie gimnastyka z kijkiem Tai Chi, czyli nie gimnastyka wykorzystująca ten koncept ruchu po symbolu Tai Chi, po tym symbolu Yin Yang, po tej ósemce. Nie, nie ona, czy jakby to powiedziała moja koleżanka, po pół wolcie, cokolwiek to znaczy. Ja słyszałem tylko o całych woltach, ale ona słyszała o pół woltach. Nie. Nie, to właśnie Tai Chi Chuan, to znaczy, że jest to gimnastyka z tym kikiem dla osób, które chciałyby ćwiczyć Tai Chi jako sztukę walki, czyli właśnie tak, jak ja to lubię, w pełnym wymiarze godzin. Autorem książki jest niejaki Guan Yongnian. I znowu poznałem jakoś jego imię i nazwisko, kolega mi przetłumaczył, ale nic nie mogę na jego temat znaleźć. Takim, jak ja to nazywam, europejskim internecie nie było nic. Na Amazonie znalazłem jakieś jego książki, nie tą, tej nie, ale o autorze w zasadzie też nic nie było napisane. Nawet pisownia jego imienia i nazwiska się różniła. To Yongnian, ja początkowo myślałem, że chodzi właśnie o ten dystrykt, gdzie powstało Tai Chi. No, brzmi podobnie, ale wiecie, jak to jest z językiem chińskim. Ale nie, okazało się, że jest to jego imię. Ojciec mu taki nadał. Nie, nie wiem, być może. Może jego ojciec stwierdził, że o, ty będziesz miał teraz tak na imię, bo to ci pomoże w nauce Tai Chi. Tak jakbym ja miał na przykład na imię miatanie kolana, ale okej. Okay. Ja nie mam. No, nie wiem, czy to coś mi znaczy. Zostawmy ten temat. Dlaczego nic nie mogłem znaleźć? Bo uwaga, tak samo pisze się imię i nazwisko pewnego chińskiego współczesnego aktora, który grywa w chińskich telenowelach. W związku z tym informacji na jego temat jest mnóstwo, tak jak pewnie o aktorach, którzy grywają w polskich telenowelach, także internet jest pełen. Kiedy przebijałem się przez te wszystkie informacje o tej telenoweli, kto kogo pokochał, kto kogo rzucił, komu się tam nie udało wejść po schodach, no naprawdę jakaś kosmiczna sprawa. Tu macie zdjęcie tego aktora, przyznajcie, że jest troszeczkę podobny do ojca Bruce'a Lee, ale to nie on. Po jakimś czasie znalazłem zdjęcie starszego siwego pana z bujną fryzurą, naprawdę zazdroszczę mu tego, tu widzicie jego zdjęcie i okazało się, że to jest on. Że to jest on, że jest to właśnie Guan Yongnian. Pewnie znowu źle coś wymawiam. Urodzony w 1937 roku. Według jego biografa, bo znalazłem stronę z jego biografią, według jego biografa już w wieku 10 lat rozpoczął trening czegoś takiego, co się nazywało Tai Chi Jutsu. Troszeczkę dziwny, nie, może to kwestia znowu translatora, jest troszeczkę dziwny zbitek słów. Nie bardzo wiem, co to mogło być. Oprócz tego dużo ćwiczył Qigongu. Qigongu, tu jest wymieniony ten jego Qigong jako Tai Chi Chi Qigong. Tak, trzy razy powiedziałem, ponieważ trzy razy ta sylaba została wymieniona. Oraz coś Tai Chi Ball Kung, czyli ta praca Tai Chi z kulą. Tym, że tu wydaje mi się, że brak tego słówka Chuan oznacza, że to jest ta praca po kołach. Musi to być bardzo podobne do tego, mam nadzieję, do tego, czego uczył mistrz Yan Zhiming. W latach swojej młodości mistrz Guan dowiedział się, że w jego okolicy naucza mistrz Wu Tunan. Poszedł do niego, zaczął się niego uczyć. Tutaj macie jego zdjęcie z mistrzem Wu Tunanem. Na stronie przeczytałem, że ćwiczył różnych mistrzów. Między innymi właśnie u mistrza Wu Tunana, u mistrza, tu sobie znowu zapisałem, Cui Yixi. Te dwa nazwiska już mi wystarczyły. To znaczyło, że no był to człowiek, który naprawdę wędrował od dobrego nauczyciela do dobrego nauczyciela. W jego biografii przeczytałem, że stworzył własny styl Tai Chi, oparty na Tai Chi stylu Yang, stylu Wu i stylu Sun. Jakoś to połączył, stworzył taki styl według autora.
jest to styl bojowy, nastawiony na umiejętność generowania siły tai chi, cokolwiek to znaczy. W jednej z jego książek właśnie jest we wstępie, w opisie tej książki jest napisane, że jest to książka na temat ćwiczeń generowania tej siły tai chi. Bardzo jestem tej książki ciekaw, aczkolwiek też pewnie z niej nie skorzystam, jeżeli kiedykolwiek wpadnie ona w moje ręce. Cóż jeszcze, Mistrz Guan Yongnian w latach 80., dokładnie w 1982 na Uniwersytecie Pekińskim został instruktorem tai chi. Może tyle o samym autorze. Zawartość książeczki, tak sobie szybciutko przelecimy. Tutaj obok znowu będziecie widzieć, jak ja sobie tę książkę przewijam. Bardzo krótki wstęp. Naprawdę to jest 10 stron. Chociaż jak na taką małą książkę, to może się wydawać dużo. I zaczynają się od razu ćwiczenia z kijkiem. Krótkie opisy ćwiczenia, siedzące takie na krześle, na podłodze, stojące, także leżące. Jest tego naprawdę sporo. Można powiedzieć, że książka jest dosyć mocno napakowana tego typu ćwiczeniami. To jest naprawdę takie kompendium wiedzy, tu nie ma lania wody. Te opisy są takie krótkie. No cóż, pewnie byłaby to bardzo dobra książka dla osób ćwiczących u tego pana, żeby sobie po prostu jako notes tam zajrzeli. A, to faktycznie tak było. Ja nie mam tego szczęścia. Autor książki powinien mieć w tym momencie 84 lata. Nie znalazłem informacji o jego śmierci. Że jeszcze żyje, ćwiczy tai chi, więc pewnie jest długoletni. Pod koniec książki zaczynają się ćwiczenia z kulą tai chi, ale jest tego naprawdę dwie strony i tutaj ciekawostka, pomimo tego, że no, było napisane, że on ćwiczył ten qigong tai chi bez chuan, czyli ten kręcony. Tu jest toczenie piłki po stole. Widziałem parę filmów, Mistrz Jan też pokazywał w swoim wideo takie toczenie. Rosjanie na przykład toczą książki. Rosjanie toczą piłki po ścianach. Nie wiem skąd to wzięli, ale bardzo fajny koncept. Następnie jest kilka ćwiczeń solo. Są jakieś pchające dłonie, ale to są naprawdę dwie strony na ten temat. Jest ciekawy, krótki rozdział na temat ćwiczeń w parach z długim kijem. Myślę, że bardzo podobne ćwiczenia pokazywał kiedyś Mistrz Jan Zhengming, czyli wydaje mi się, że mógłbym to zrozumieć. Może kiedyś poproszę kogoś, żeby mi pomógł to przeczytać. I w zasadzie to koniec. Tak, jest parę jeszcze takich ćwiczeń bez kijka, same ręce. Jakieś zakończenie. Tyle na temat tej książki. Czy warto ją mieć? No ja myślę, że na to pytanie już odpowiedziałem. Nic wam ta książka nie da, jeżeli nie znacie języka. Naprawdę jest bardzo, bardzo ciężko. Ale żeby już być tak szczerym, na żadnych portalach aukcyjnych nie znalazłem tej książki. W Polsce już w ogóle. W związku z tym, jeżeli w Polsce jest jakiś właściciel takiej książeczki, to zapraszam, załóżmy sobie klub właścicieli książki o chińskim kiku tai chi chuan. Zrobimy sobie jakiś, wybierzemy jakieś władze, zatrudnimy fajną sekretarkę. No jak nie, to nie, no trudno, to sam będę musiał. Natomiast znalazłem książkę, inne książki tego autora na Amazonie. I teraz uwaga, te książeczki niewiele większe objętościowo, w każdym razie ten sam rozmiar, może lubił takie książki, kosztowały czasem powyżej 100 dolarów. No powyżej 100 dolarów no to jest naprawdę prawie 400 zł. Czy te książki są tyle warte? No ja wierzę w to, że w nich jest fajna wiedza, ale one są, no nie wiem, jakby się tak zakręcić, to pewnie są dostępne. I teraz uwaga, znalazłem też chiński portal sprzedający książki, tylko nie bardzo wiem, czy wysyłka do Europy wchodzi teraz w rachubę.
gdzie znalazłem książki tego autora. Znalazłem też tą książkę w cenach 28 do 40 juanów, co no, do 20 zł, powiedzmy 22 zł, by oznaczało, że można ją w jakiś sposób kupić. Nie wiem jak z przesyłką. Naprawdę, tutaj nie mogę wam nic powiedzieć. Także jak ktoś się uprze, to tak, no kupi tą książkę, ale jeżeli nie wiąże się z nią żaden taki bagaż emocjonalny, to po co? To po co? To może tyle. Bardzo fajna książka dla mnie. Bardzo fajne wspomnienia dla mnie. Ja mam. Cześć, do następnego. Pokażę inne książki i nie wszystkie będziecie mogli kupić. Trzymajcie się.